I teraz tak, wieloletnia prognoza finansowa. Ten paragraf pierwszy bez zmian został zrealizowany w roku minionym. W nawiasie jest kwota, która została z naszych środków faktycznie wydatkowana na dane zadanie. Możemy to zostawić w uchwale, albo możemy to potraktować jako część informacyjną i to pominąć w uchwale. Państwo o tym decydują. Paragraf drugi. To jest ten feralny chodnik przy Radzikowskiego. Pozycja pierwsza, 2012 rok, udało nam się wydać z tego zero, znaczy z Ikitowi wydać, bo my nie wydajemy, to jest ten problem. W 2013 udało się wydać 279 i w 2014 było przewidziane 65, natomiast ta kwota została oszacowana finalnie na 136,200. Także tak to wygląda i proponujemy zwiększyć tę kwotę. Ulica Różyckiego, opracowanie projektu. ZIKIT wydał w 2013 roku 15 tysięcy tylko po solidnej awanturze, bo chcieli po prostu rozwiązać umowę i zlecić wszystko w nowym roku. I przeciągnęło to pewnie proces o kolejny rok. Sprawę trzeba było tam po prostu interweniować. Paragraf czwarty zostaje bez zmian. Paragraf piąty zostaje bez zmian. I paragraf szósty zostaje bez zmian. W paragrafie drugim, tam gdzie jest chodnik Radzikowskiego, oprócz kwot zmieniły się trochę zapisy pod tytułem fazy realizacji wniosku, czyli tutaj mamy nie wykonanie, kontynuacja, tylko rozpoczęcie na przykład w 2013 opracowania dokumentacji, mimo że dla nas rozpoczęcie to jest rok 2012, gdzie o to wnioskowaliśmy na wiosnę, ale 8 miesięcy to było za mało. Czy są jakieś pytania do... ta kwota 136,200 może prawdopodobnie zmniejszyć się jeszcze, jak będą przetargi. Natomiast to jest jakby kwota szacunkowa przed przetargami. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? To ja mam tylko jedno pytanie do Państwa. Czy zostawiamy kwoty w nawiasach w ramach uchwały, czy... Jasne. Tak. Jasne. Dobrze. W takim razie poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. 17 osób za, 0 przeciw, wstrzymujące. Jedna wyszła. Który? Tak? To 16 za, przepraszam. Nie uchwyciłem.